jak skręty dla nas. Jo. No co, Roże, a kim? Chodza! Jeszcze raz, ale tutaj. No, my! Gramy na lewą ręką! Tak zaczniemy. For life. For life, yes. Thank you. Thank you. Very good fight. Mateusz Wetasiński z nami, na szybko tutaj z rywalem się pożegnałeś, podziękowałeś za walkę, rywal z Mongolii. Tak, z Mongolii, a mieszkający chyba w Czechach, z tego co wiem, urzędujący. Ma swoje lata, więc wiem, nie napawam się tym zwycięstwem. Rywal też miał ujemny rekord i sprawdza zazwyczaj młodych zawodników, ale nigdy nie przegrał przed czasem. Dzisiaj też ciężko było złamać jego defensywę. Mimo że gdzieś tam były luki w obronie, to jednak jest bardzo gibki i to muszę mu uznać, że nie mogłem go zbytnio namierzyć. Ale tobie na tym etapie kariery i w tym wieku jeszcze potrzebne są takie doświadczenia, prawda? Tak, zdecydowanie. Takie coś tylko na plus. Dziękuję bardzo rywalowi. Na ważeniu też nic głupiego nie robiliśmy. Po prostu podziękowałem mu, on mi. I na tym powinien polegać sport. Co ci się podobało w twoim wykonaniu, co nie? Na pewno fajnie, że staraliśmy się trzymać dystans, potem go tak za bardzo skracałem więcej lewą ręką. Z trenerem chcieliśmy, żeby wysuwać i więcej jeszcze dołów mogłem szukać, bo też na tym pracowaliśmy. I ta prawa ręka wchodziła, ale to można było jeszcze na pewno dużo lepiej zrobić. No właśnie, był taki moment, kiedy czułeś, że może go przełamać? Parę czasów więcej w końcówce? Raz gdzieś w połowie poczułem, że dostał i się zakolebotał. W ostatniej rundzie też było bardzo blisko do tego, ale widzieliście, on dostał naprawdę tu i ja czułem, że to było mocne uderzenie, nie jestem puncherem, ale poczułem, że to weszło dynamicznie, to zakwiało nim, ale natychmiast się widziałem, doszedł do siebie. Widziałem jego inne pojedynki i też go podłączali rywale, ale naprawdę szybko dochodzi do siebie, to jest mocne jeszcze jak na jego wiek. Dzięki.